13 belka startowa, 99,5 metra podaje tutaj system. Tyle musi skoczyć Embacher, aby wygrać. No i popatrzmy, czy to jest skok po złoto, mistrzostw świata juniorów. Embacher w powietrzu, wysoko nad zeskokiem i pięknie, doskonale. Ależ to jest zawodnik. Wielka nadzieja austriackich skoków. 103,5 metra. Wygrywa w cuglach złoto w Planicy. No brawo, coś nieprawdopodobnego. Wytrzymał tę presję, obniżony rozbieg, a on skacze 103,5 metra. Brawo, zasłużony mistrz świata juniorów 2024. Ale co tu się dzieje? Za wiatr 4,8 punktu tylko dodane. No, Belszą miał 10,9. Oni tu jeszcze patrzą, czekają, co się wydarzy. No tak, bo ta różnica będzie spora jednak, jeśli chodzi o tą bonifikatę. My już tutaj podzieliliśmy złoty medal, a może być, że jednak Belszą zachowa swoją pozycję. Natomiast 103,5 metra z niższego rozbiegu, no tutaj ratuje go te 4,8 punktu dodane. No i tak lata Stefan Embacher. Wiemy, że konsultuje się, no tu niższe noty sędziowskie. Tak, nie było telemarku, tylko 48,5 punktu za styl. Tutaj też sporo straci. No i co nam to da w sumie? Wygrywa Embacher o 0,8 punktu przed Erikiem Belszołem.